właśnie jesteśmy z Bartem na etapie komponowania nowego składu miksu do nowej kulki, które się ukaże niebawem. Właśnie tak to wszystko się rozpoczyna, że tutaj właśnie na etapie biurka, kartki omawiamy skład miksu, omawiamy jaki aromat zostanie użyty do danej serii, jak dana kulka ma wyglądać i pachnieć i tak dalej, i tak dalej, i jak pracować. I tu na tym właśnie etapie wszystko zaczynamy i po tej części całość przenosi się dopiero na halę produkcyjną. So KCB International is Europe's biggest private label fish feed producer. We produce also for Warmus baits. We have been working together for 4 years already, and we produce the recipe special for Warmus baits. Wojciech has developed his own recipes, full exclusive for his company, and he delivers also his own flavors to make a unique product, which is nowhere sold in the rest of Europe, but only made exclusive for Warmus baits, and this makes the boilie unique. We, as a company, are specialized in producing high-quality products in a bigger scale to help companies to focus on other things important for their company. So we do the production of their products and the rest of the development, of the testing and also of the promotion is done by the company itself. Spróbuję Wam w kilku ujęciach pokazać cały etap produkcyjny kuleczek. Jesteśmy teraz w tym momencie na samym początku. Tutaj w silosach są poszczególne składy miksu naszego. Tutaj komputer dobiera to, co z Bartem w biurze ustalam. To tutaj komputer dobiera poszczególne ilości odpowiednich mączek. Czuję aromat. Żeby cały skład miksu się zgadzał, od tego trzeba zacząć. Zresztą ci, co robią kulki, to doskonale wiedzą, o co chodzi, tylko w mniejszych pojemnikach to się odbywa w metodzie domowej. Tutaj natomiast, sorry za pogodę, ale dzisiaj mamy troszeczkę wiatr, natomiast to wszystko się odbywa w troszeczkę większych ilościach, czyli tutaj mieszamy miks, komponujemy miks. Mamy prawie gotowy, wymieszany miks. Baza tego miksu trafia do specjalnego mieszadła. Tutaj w tym mieszadle zostaje dodany aromat. Zaraz pracownik, zobaczycie, to będzie dodawał aromat i jeszcze pozostałe składniki, o których nie możemy rozmawiać, bo to jest nasza tajemnica oczywiście. Będzie za chwilę robiony donut. Do takiego mieszadła wchodzi 73 kg miksu na raz. Do tego zostaje dolewana mieszanka substancji płynnych i z takiego jednego wsadu wychodzi 100 kg gotowych kuleczek. Jak widzicie, mieszadło tutaj pracuje, pokazuje nam czas. Czas mieszania miksu wynosi 10 minut, także musimy poczekać jeszcze 9 minutek. Zaraz będzie gotowe ciasto do kuleczek wymieszane. Widzimy, ciasto już jest ładnie ugniecione, ale ładnie pachnie. Mój ukochany Donaldzik, powiedziałbym nawet prezesa ukochany Donaldzik. Tak wygląda ciasto po 10 minutach. Ciasto trafia teraz do maszyny, która będzie wyciskała tak zwane wałki. Ciasto podajnikiem automatycznie podawane jest do wyciskarki. Jest o tyle fajna ta wyciskarka, że ona działa pneumatycznie. Tutaj tam nie ma w środku ślimaka. Dzięki temu zastosowaniu gotowy wałek, który trafi zaraz do rolera,
jest bardzo, o wiele twardszy niż na jakby było wyciskane metodą tradycyjną ślimakiem. Zaraz będzie to widać. Jest dobierana średnica, jaką będziemy produkować. Jak wiecie, mamy do wyboru u nas 16, 20 i 24 mm. Do tego dobrany jest roller, ale o tym za chwilkę. Wyciskarka ruszyła, została założona końcówka 20 mm, no i lecimy z Donaldem. Wałek trafia do obcinarki, obcinarka tutaj automatycznie obcina wałki na odpowiednią długość i specjalny podajnik popycha, tutaj widać takie popychadełko, automatycznie wypycha nam wałek do rolera. Założony roller 20 mm, rolowanie automatyczne i podajnikiem do góry, kuleczki jeszcze surowe trafiają do gotowania. Kuleczki wyrolowane, mięciutkie, kleją się jeszcze. Teraz, żeby zapobiec oklejeniu się kulki do tego przenośnika, tutaj są takie dwie dysze, które wpryskają pod ciśnieniem wodę, spryskują te kulki, przez co one się nie kleją i spadają nam tutaj bezpośrednio do gotowania, nie przyklejają nam się do podajnika, co by powodowało zabrudzenie maszyny. Te kuleczki wpadają i tu mamy taki długi kocioł, 4 metry długości. W środku w tym kotle znajduje się woda, która ma 91 stopni Celsjusza. Kulki, taki podajnik ślimakowy, który się kręci w środku, przesuwają się w środku w tej wodzie, przez co się gotują. Proces przejścia od początku tego kotła do końca, do wylotu trwa 6 minut. Czyli taki fajny system, takim wolnym przesuwem. Każda kulka jest idealnie tak samo gotowana, taką samą długość gotowania ma, czyli każda jedna kuleczka gotowana jest idealnie 6 minut. Po 6 minutach, jak widzicie, kuleczki wylatują z kotła na podajnik taśmowy, który ma bardzo wolny posuw. I zobaczcie, tutaj są umieszczone nad tym taśmociągiem 3 wiatraki. Dzięki takiej właśnie linii możemy wyprodukować 400 kg gotowych kulek na godzinę. To jest właśnie końcowy etap. Te 3 wiatraki, które widzicie, suszą nam kuleczki. Tu jest pierwszy etap suszenia. Pomalutku kuleczki przesuwają się, tylko naprawdę wolno to trwa. Drugi etap suszenia i końcowy wentylator, trzeci etap suszenia. I tutaj, jak widzicie, na samym końcu kuleczki spadają nam do wielkiego kosza. Jak cały czas to się skończy, to niekiedy robimy więcej, nie robimy 100 kg, tylko tu się jest robione po 200-400 kg z jednej średnicy na raz. Pełny kosz trafia do pomieszczenia, gdzie cały dzień leżakuje, pomieszczenie specjalnie wentylowane wiatrakami, gdzie jest przepływ powietrza. Kuleczki są suszone cały dzień, po czym trafiają do opakowania. Byliście właśnie świadkami, jak powstaje Donald. 10 serii w naszej ofercie na chwilę obecną, po 4 rodzaje wielkości w każdej serii, 12, 16, 20 i 24 mm. Co daje nam 40 rodzajów kulek. I dzięki właśnie takim technologiom możemy zaspokoić naszych klientów.